Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, zupełnie inna sceneria. No, w końcu zaczęła się wiosna, więc postanowiłam, że w tym roku być może postaram się nagrywać po prostu dla Was u siebie w biurze, bo mam tutaj bardzo dużo dziennego światła przez cały dzień. No i będzie doskonale to chyba współgrało z wiosenną atmosferą. Tutaj jest niesamowite echo też tego, co słyszę, więc dźwięk może być trochę inny. I ja sobie dzisiaj wygodnie przed Wami zasiadłam i postanowiłam zrobić takie bardzo szybkie i spontaniczne wideo na temat kosmetyków, które najczęściej kupuję, kiedy mi się tylko skończą. Kiedy nawet nie pomyślę, że mi się skończą. Które natychmiast bym kupiła, jak mi się skończą. I powiem Wam, że mimo tego, że ja testuję tak olbrzymie ilości kosmetyków i mam łazienkę, która wygląda pewnie lepiej niż nie jeden sklep kosmetyczny, to są produkty, do których wracam bardzo chętnie, bardzo często i zwyczajnie bez nich no, nie daję sobie rady, więc po prostu muszę je mieć. Są to produkty, które zwyczajnie muszę mieć. Pewnie część z nich się tutaj spodziewacie i wiecie, że one tu powinny wylądować, a część na pewno się zdziwicie, że tutaj są. Może nie. Ale jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze produkty, jeśli chodzi o tego typu zakupy, czyli coś, co kupujemy najczęściej, z czym nie możemy się rozstać, mimo tego, że jest tyle innych rzeczy, które mogłybyśmy kupić w to miejsce. Także czekam na Wasze komentarze i myślę, że ten film dostaniecie ode mnie w święta. Myślę, że on będzie w niedzielę. Także wesołych świąt. Jeżeli jesteście teraz przy świątecznym stole, to wszystkiego dobrego, miłego czasu. A z następnym filmem, który będzie najdłuższym filmem na moim kanale, jeden z najdłuższych, czyli kosmetykami z Rossmana, podsumowanie wszystkich drogeryjnych hitów ostatniego mojego roku, ostatnich miesięcy, no to wkrótce ten film będzie na kanale, będziecie mogły go obejrzeć tuż po świętach. I ponieważ tak dużo ostatnio produktów właśnie pokazywałam Wam właśnie z drogerii i musiałam wszystko przełożyć do góry nogami, tak się zastanawiałam, czego ja tak w zasadzie używam najczęściej. No ale dzisiaj wylądowały to kosmetyki tylko z pielęgnacji, dlatego że jeżeli miałabym zrobić to samo z makijażem, to mogłoby się nie udać. To będą takie kosmetyki, do których naprawdę chętnie wracam. Ale dzisiaj zrobiłam sobie takie naprawdę duże utrudnienie, dlatego że są tutaj kosmetyki tylko te, które kupiłam ponownie, które po prostu musiałam uzupełnić, ponieważ zupełnie mi się skończyły, więc możecie nazwać też ten film po prostu tak zwanym denkiem. No jest tu jeden kosmetyk, od którego zacznę, którego jeszcze nie uzupełniałam, ale jeżeli by mi się skończył, natychmiast musiałabym go kupić. Jestem ciekawa, czy ktoś wie, o czym mówię. Pamiętacie ten krem? To jest oczywiście słynny, dla mnie słynny krem Don Gimby Red Ginseng Concentrate Moisturizing Eye Cream. Także to jest krem nawilżająco odżywczy pod oczy z wyciągiem z 5-letniego leżakowanego żeńszenia, czerwonego żeńszenia i już opakowanie się tutaj zmieniło, dlatego że Don Gimby zmieniło wszystkie swoje opakowania, całą szatę graficzną. Nawet, słuchajcie, nie ma już tego logo z takimi ślicznymi znaczkami koreańskimi, także przestała być to marka, która wygląda w ten sposób, tak trochę orientalnie, tylko jest to bardzo teraz nowoczesna taka marka, która pokazuje, że właśnie korzysta z tego żeńszenia, ale jest całkowicie nowoczesna. Natomiast z tego co wiem, formuła tego kremu się nie zmieniła. Na szczęście. Dlatego, że to jest moje pierwsze opakowanie, którego cały czas używam. I to możecie zobaczyć, że wygrzebałam w nim taką olbrzymią już dziurę. I pewnie mogłabym zużyć ten krem oczywiście wcześniej, mogłabym go zużyć właściwie myślę, że około roku, ale ponieważ tak bardzo dużo testuję kosmetyków i tak dużo się u mnie pojawia różnych kremów pod oczy, no to też muszę ich używać, więc dlatego tego kremu pewnie jeszcze nie zużyłam, ale i tak uważam, że idzie mi niesamowicie szybko. Oczywiście jeżeli chodzi o produkty, które kupuję wciąż i wciąż bez przerwy, to możecie się domyślić, że są to moi olbrzymi ulubieńcy. I tak samo jest z tym kremem. Co roku jest w ulubieńcach roku. Co roku o nim mówię przynajmniej kilka razy w roku, dlatego że jest to tak świetny krem. Powiem Wam, że jeszcze żaden krem pod oczy, który jest nawilżająco odżywczy i taki regenerujący, bo to jest krem do skóry tak zwanej dojrzałej, czyli on naprawdę ma bardzo dużo benefitów, przede wszystkim regenerujących, ale on też bardzo intensywnie skórę odżywia i nawilża. Żaden krem jeszcze tego kremu nie pobił, żaden, mimo tego, że testowałam mnóstwo świetnych kremów pod oczy. I za chwilę pokażę Wam następny, który uwielbiam i po który sięgam bardzo często, ale ten krem jest naprawdę bardzo specyficzny w konsystencji i bardzo wyjątkowy. Tutaj dużo osób pyta mnie o krem Bobbi Brown. Nie, ja zawsze będę kupowała ten krem. Jego konsystencja tak się wchłania, to jak wygląda na skórze pod oczami. Tak mi odpowiada, że tutaj nie widzę chęci zupełnie zamiany i myślę, że sięgnę z przyjemnością po następny. Kolejny krem pod oczy. Świeżusieńkie opakowanie, tak jak widzicie,
pewnie wiecie doskonale, co to jest, ale to jest też krem pod oczy, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. To jest jeden z pierwszych koreańskich kremów pod oczy tego typu, w takiej właśnie dużej 30-ml tubce, bo to jest 30 ml kremu pod oczy. I on się po prostu nazywa Fermentation Eye Cream. I ten krem jest naprawdę genialny, przede wszystkim, tak jak Wam mówiłam, on świetnie nawilża, doskonale spłuca zmarszczki, ale też jako jeden z niewielu kremów dla mnie działa w taki sposób, że regeneruje skórę pod oczami bardzo szybko i szybko pozbywam się cieni, kiedy go używam, naprawdę szybko. A ja nie sypiam zbyt dobrze, więc no cienie pod oczami u mnie to jest sprawa normalna. Co jest też ważne, jest oczywiście gęsty, bezzapachowy, łatwo się je rozprowadza, szybko się wchłania, natychmiast nawilża i odżywia skórę, napina, to wszystko jest prawda. Opiera się na fermentowanym filtracie z ryżu, bogatym w witaminy, aminokwasy, sole mineralne i kwasy organiczne. Powiem Wam, że naprawdę nie wiem, co jest takiego w tym kremie, no niby są te fermentowane właśnie, jest ten wyciąg z ryżu, ale on działa w tak intensywny sposób i tak pięknie właśnie niweluje przede wszystkim cienie pod oczami, że kiedy kończę ten krem, to jest moja druga tubka, to koniecznie muszę mieć już następny. Ja nie zużywam, wolę kosmetyków szybko, więc to, że mam drugą tubkę czegoś, jeszcze w takiej pojemności i jeszcze pod oczy, to świadczy o tym, że ten produkt jest naprawdę rewelacyjny. Z tego co widzę, zaczęłyśmy od twarzy, więc już dalej, jeśli chodzi o tą serię Bentona, to również jest to kosmetyk, który tutaj już ma denko i już mam następną sztukę. I jest to esencja z Bentona, która się po prostu nazywa fermentowana esencja. Jest tu fermentowany wyciąg z drożdży, fermentowany wyciąg z ryżu, oligopeptydy, ceramidy i EGF. Także ten kosmetyk, jak się możecie domyślić, będzie miał bardzo duże działanie łagodzące, lekko rozjaśniające, napinające skórę. Ta esencja natychmiast przynosi taki jakby boost od środka, natychmiast napina, nawilża, odżywia skórę i rzeczywiście czujecie, że ta skóra się robi taka plump. To jest niesamowicie przyjemne. Ja nawet robię z nią tak w ciągu dnia, mimo tego, że przed chwilką skończyłam makijaż, ale to właśnie po to, żeby on mi się pięknie na skórze połączył. Nałożę sobie odrobinę esencji. No muszę powiedzieć, że naprawdę to uwielbiam. Ta esencja jest taka, że można wklepywać jedną warstwę za drugą i w ogóle nie macie ochoty tego kończyć. Oczywiście, jeżeli chcecie posłuchać więcej o esencjach, jak je stosować, które esencje polecam najbardziej, to zajrzyjcie do mojego ostatniego filmu, czyli filmu o esencjach. Są dwa kremy, po które bardzo często sięgam i które po prostu muszę mieć w swojej szafce kosmetycznej. No i cóż, najpierw sięgnę może po kosmetyk polski, całkowicie organiczny i jest to oczywiście Kaluna Medica. Ten krem nazywa się Lift and Anti-Age. Tuż po nałożeniu tego kremu no, wydarzy się taka trochę magia, dlatego że ten krem od razu bardzo intensywnie napina skórę. Po prostu skóra staje się widocznie staje się młodsza, lepiej napięta, lepiej nawilżona, lepiej odżywiona. On ma bardzo też przyjemną taką leciusieńką konsystencję. To nie jest tłusty krem ani ciężki krem, to raczej jest jeden z tych takich lżejszych i delikatnych kremów. I tu już mam oczywiście świeże opakowanie, w tym już mi tutaj niedużo zostało. I tutaj jest wyciąg z tego, co pamiętam, z lodowego wina, co mi się wydawało takim bardzo interesującym składnikiem. Ostatnio też czytałam, jak się takie wino pozyskuje. To jest dość niesamowite, dlatego że czeka się, aż winogrona całkowicie się zamrożą i dopiero później się je zbiera. I w ten sposób robi się też pewnie rodzaj wina, ale też pozyskiwany jest z niego ten bardzo cenny wyciąg, który po prostu ma bardzo silne działanie odmładzające. Bo tam jest bardzo dużo polifenoli, a tutaj jest taki absolut jakby tego wyciągu. To jest jeden z droższych w ogóle kremów, które na kanale Wam pokazywałam. I tutaj przede wszystkim jest taki składnik jak szarotka alpejska. Ogranicza niekorzystny wpływ promieniowania UV i stymuluje regenerację naskórka. Nawilża, ujędrnia, relaksuje skórę. Działa przeciwzmarszczkowo i liftingująco. Wino lodowe. Unikalny ekstrakt pozyskiwany z wina lodowego, nie zawierający alkoholu, to żeby tutaj nie mylić tego z zawartością alkoholu, daje natychmiastowy i długotrwały efekt liftingu. Zgadzam się, ten krem daje natychmiastowy efekt liftingu. Przywraca skórze blask, wygładza i ujędrnia. Oprócz tego jest jeszcze arktyczna róża, która też w kosmetykach Kaluny się często pojawia. I tutaj akurat ta arktyczna róża zawiera endorfiny. Także skóra natychmiast się relaksuje i do tego jeszcze ekstrakt z kawioru. Także ten krem jest to taka po prostu bomba dla dojrzałej lub też bardzo zmęczonej skóry. I naprawdę powiem Wam, że nakładam go wszędzie, na twarz, pod oczy oczywiście. No, jest to taki jeden z kremów, do których z chęcią zawsze chciałabym móc wrócić. Mam nadzieję, że ten krem będzie zawsze po prostu dostępny, będzie zawsze produkowany,
i bardzo, naprawdę bardzo czekam na wersję tego kremu pod oczy. Jeżeli kiedykolwiek Kaluna Medica taki krem wypuści, to koniecznie muszę go kupić, ale mam nadzieję, że to będzie właśnie krem pod oczy z tej serii. I teraz krem, od którego w ogóle wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o ujędrnianie skóry dla mnie i takie szybkie działanie. Go kupiłam z tego powodu, że kiedyś obejrzałam, słuchajcie, film jakiejś youtuberki z Chin, która na szczęście mówiła po angielsku i opowiadała właśnie o tym produkcie i pokazywała, w jaki sposób on działa na żywo i po prostu byłam w szoku. Postanowiłam sobie, kupię go tylko po to, żeby go przetestować. Sprawdzę, jak działa. Przeczytałam trochę recenzji, które były takie naprawdę och i ach. No i potem go kupiłam i kupuję go bez przerwy chyba od 5 lat. Miałam wszystkie wersje tego kremu, jakie wyszły do tej pory na rynku. Niestety wciąż się zmienia formuła, wciąż się zmieniają trochę składy, wciąż marka coś zmienia. No wiem, że chcą ulepszyć ten produkt, ale ja zdecydowanie najbardziej lubiłam tą poprzednią wersję, która po prostu była z mleczkiem pszczelim. A teraz mam ten krem w tej wersji, to jest Bio Essence. Teraz on się nazywa Bio Faux Leaf i to jest krem z czarną orchideą i mleczkiem pszczelim. To jest wersja Extra Leaf Nourishing, bo tam jeszcze jest ta druga wersja, ale zdecydowałam się na tą. I mimo tego, że ta formuła znowu się zmieniła, ten krem jest troszeczkę inny, no tamta wersja pasowała mi bardziej, taka była bardziej świetlista na skórze, bardziej odżywcza, ten się jakby bardziej wchłania, ale działa, na szczęście działa tak samo, czyli ja, jeżeli używam tego kremu, to skupiam się przede wszystkim na swoich policzkach, nakładam go na policzki, trochę właśnie na podbródek, trochę tutaj, w to miejsce, właśnie troszkę na szyję, troszkę właśnie na żuchwę, bo ten krem po prostu natychmiastowo przynosi też takie działanie jak lifting na skórze, jeżeli chcecie natychmiast dobrze wyglądać, to ten krem po prostu Wam to da. On jakby w działaniu jest bardzo podobny do Kaluny, ale Kaluna jest organicznym kremem, a tutaj jest to krem po prostu, który jest chiński, więc ja tutaj nie odpowiadam za składniki, które w nim są, natomiast ten krem działa, ja go bardzo lubię i nadal myślę, że będę go kupować, dlatego że po prostu kiedy go nie mam na półce, to trochę wpadam w panikę. Zamawiam kolejne opakowanie, no i jestem szczęśliwa. Wtedy zawsze wiem, że go mam, będę mogła sobie z niego skorzystać. Jest szczęście. Także jeżeli tego typu preparaty Was interesują, no to właśnie to jest jeden z nich. No i teraz kosmetyki właśnie, o których Wam też ostatnio mówiłam w ostatnich filmach, to jest Vitamin C Serum. Oczywiście z SR Skincare, Daily Beauty, sklep, który właśnie ma te kosmetyki. I tutaj będę miała dwa kosmetyki z tego sklepu. Możecie się tylko domyślić, które to są. Oczywiście już wiecie, że to jest serum z witaminą C właśnie i kwasem ferulowym, który nam działa po prostu jakoś, nie wiem, jakoś magicznie. W ogóle ten kwas ferulowy, podejrzewam, że działa na mnie tak magicznie. Ja to serum po prostu uwielbiam. Ja je muszę mieć. Ono jest takiej bardzo przyjemnej, żelowej konsystencji. Tutaj już jest pusto, więc tutaj Wam nie pokażę, jaka jest ta konsystencja, ale ona jest taka lekka, żelowa. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jaka ona jest, to zapraszam do moich poprzednich filmów, bo pokazuję ten kosmetyk wielokrotnie na kanale. W ulubieńcach roku, w poprzednim roku go pokazywałam także. A drugi kosmetyk oczywiście z tego sklepu, po który sięgam bardzo chętnie i też ja po prostu go uwielbiam i muszę go mieć, dlatego że mam problem z taką problematyczną, tłustą strefą T, która jeszcze co jakiś czas lubi sobie wypuścić troszeczkę wyprysków, troszkę takich grudek podskórnych. Bardzo często mnie się to zdarza właśnie na brodzie, czasami się to przynosi trochę tutaj, czasami wokół nosa, także wtedy korzystam właśnie z tego toniku i bardzo szybko on redukuje właśnie ten taki podskórny wysyp wyprysków, także ten tonik również uwielbiam. I on się nazywa Alpha Clear Skin Clarifying Gel. I on tutaj bazuje po prostu na kwasach AHA i jest bardzo według mnie delikatny, daje przepiękną skórę. Oczywiście, jeżeli mówię o kwasach, wiecie, już jest słońce, pamiętajcie, żeby używać filtrów. Tutaj absolutnie nie ma w ogóle, wiecie, nie ma tak, że nie używamy filtrów, no będziecie miały później problemy ze skórą, będziecie miały przebarwienia, więc koniecznie używajcie filtrów. Natomiast jeżeli macie skórę, która się łatwo zanieczyszcza, która ma jakieś wypryski właśnie, albo macie strefę T, która jest po prostu tłusta i chcecie, żeby pory były lepiej zwężone, żeby pory były mniej widoczne, żeby po prostu skóra wyglądała ogólnie lepiej, bo tutaj są po prostu kwasy AHA, więc można stosować go na całą twarz, co ja zawsze robię. To jest bardzo też ciekawy sposób aplikacji, dlatego że wyciskacie go odrobinę na skórę i masujecie te miejsca, które potrzebujecie. On się jakby rozpuszcza na skórze i wchłania, zostawiacie go i już. Ja go zawsze używam wieczorem, także świetny kosmetyk. Dwa kolejne kosmetyki to będą też kosmetyki, które mnie ratują właśnie w tym okresie, kiedy pojawiają się u mnie miejscowe wypryski na brodzie i na nosie. Akurat teraz mi się taki okres zakończył. Mówiłam Wam, że jeden z pudrów, który ostatnio pokazywałam na kanale, to zrobił, ale to chyba zrobiła lasagna, którą jadłam wtedy
z wielką przyjemnością. Natomiast jest to po prostu też okresowe dla skóry, jeśli zmienia się pogoda, zmieniają się warunki atmosferyczne, to skóra czasami tak reaguje. Oczywiście nie każda skóra, ale moja na przykład na pewno tak. Oprócz tego jestem też na kuracji CBD, więc no zwyczajnie to wszystko się zebrało razem. Nieważne, ale chcemy pokazać jeszcze dwa kosmetyki, które mi po prostu uratowały skórę, dlatego że tych wyprysków było dużo i robiło się ich coraz więcej. Były to takie po prostu czerwone podskórne grudki i zawsze muszę mieć to serum. Tutaj akurat znowu mam Denko, czekam już na kolejne opakowanie, bo już je zamówiłam. To jest oczywiście serum z biochemii urody i to jest serum Azelo 10, czyli serum z kwasem azaleinowym, które po prostu pasjami uwielbiam i to jest mój kosmetyk numer jeden, jeśli chodzi o biochemię. Chociaż mam jeszcze jeden kosmetyk Wam dzisiaj do pokazania z biochemii. Natomiast to serum działa dla mnie jak no magiczna różdżka. Ono po prostu błyskawicznie likwiduje właśnie zły wygląd skóry. Bardzo szybko rozprawia się z wypryskami, podskórnymi grudkami. Natychmiast one po prostu schodzą, oprócz tego pięknie nawilża i wygładza skórę. I nawet, słuchajcie, w wyszukiwarce w telefonie od razu mi wyskakuje serum Azelo 10, dlatego że ja po prostu bardzo często tutaj sprawdzam, czy ono jest. Co jeszcze? 29 zł. 29,50 kosztuje dokładnie. I to jest serum regulujące, rozjaśniające o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzeskórnikowym, przeciwzapalnym, redukującym przebarwienia podrądzikowe i pigmentacyjne oraz regulującym przepuszczanie się skóry. Jednocześnie pełni funkcję lekkiego produktu nawilżającego, odpowiedniego dla skóry tłustej i trądzikowej. Zgadzam się, to jest taka bardzo przyjemna, lekka, wodnista konsystencja, ale zostawia taką lśniącą powłoczkę na skórze. Główny aktywny składnik serum to azelaik i glicyna, nowoczesna pochodna kwasu azeleinowego, którego działanie zostało wzmocnione obecnością witaminy B3, beta-glukanu i ekstraktu z winogron oraz zielonej herbaty. Oprócz tego tutaj jeszcze jest mleczan sodu, kwas hialuronowy, lekka płynna emulsja. Może być stosowane również w okresie lata bez żadnych skutków ubocznych, czyli nawet jeżeli jest słońce po prostu. No i cóż, ja do tego serum będę zawsze wracała, bo ono po prostu mi niesamowicie służy. To nie wszystko. Jeżeli chodzi o moje problemy ze skórą, to jeszcze mam kosmetyk, bez którego nie wyobrażam sobie życia i to jest, to widzicie, nawet chyba się ubrałam dzisiaj pod kolor, jeśli chodzi o ten kosmetyk. To jest coś, co zazwyczaj upolowuję sobie na promocjach, dlatego że on jest dosyć drogi, bo on kosztuje prawie 80 zł. Ja w ogóle nie wiedziałam o tym. Ja byłam pewna, że to jest jego regularna cena. Ja płaciłam za oba opakowania, bo już zużyłam jedno i też mam drugie, 39 zł. To jest, uważam, genialna cena do tego kosmetyku. No szkoda, że jest on taki drogi, także warto polować. I co to takiego jest? To jest Lirac Sebology. I to jest taki koncentrat, który też jest bardzo popularny w Korei. To są takie koncentraty, które zawierają taki bezbarwny płyn i na dnie jest taki jakby różowy proszek. I zanurzacie w nim patyczek kosmetyczny i po prostu nakładacie wieczorem na wyprysk. No i rano wstajecie, a wyprysk jest całkowicie wysuszony. Koncentrat szybko likwiduje wypryski, redukuje stany zapalne i zapobiega bliznom pozapalnym. Działanie antyseptyczne i sprzyjające hamowaniu namnażania się bakterii. Tu jest glukonian cynku, kwas selicylowy i azeloglicyna. Że widzicie, że kocham ten składnik. Oczywiście jest to taki preparat dwufazowy, ale nie wolno nim wstrząsać. Jeżeli szukacie czegoś rewelacyjnego po prostu na wypryski, no to bardzo Wam też to polecam. To jest do podsuszania istniejących już wyprysków, których oczywiście nie wyciskamy. To nie może być nakładane na rany, to jest nakładane po prostu na przykład na tworzący się wyprysk, na jakąś grudkę na skórze. A no już po prostu jej nie będzie. Na pewno się zdziwicie, że tyle kosmetyków na wypryski dzisiaj pokazuję. Może nie zdajecie sobie sprawy, że ja po prostu bardzo dobrze oczyszczam skórę, bardzo regularnie, ale mam z tym problem. Mam, widzę dużo takich kosmetyków, do których z chęcią wracam. I kolejnym kosmetykiem tego typu jest oczywiście Clear Fit Master Patch marki Cosrx. Czyli to są te płateczki do naklejania, plasterki w zasadzie, do naklejania na twarz. Tutaj jest chyba 18 sztuk. Natomiast w tych opakowaniach takich czerwonych, bo to są w ogóle na dzień, ale ja ich używam z reguły też na noc. A jeżeli na dzień potrzebuję gdzieś wyjść i mam wyprysk, to spokojnie można je nakleić. To są po prostu takie nalepeczki na wypryski. Jeżeli macie tworzący się wyprysk, albo też na przykład coś Wam już pękło i zwyczajnie pozbywacie się tych resztek, to nie ma szybszego sposobu, żeby pozbyć się jakby tego, co w porach pozostało. Bardzo szybko te plasterki oczyszczają. To jest już na wypryski, które Wam pękły. To jest na wyprysk
Czasami one też się sprawdzają na taki wyprysk, który już prawie po prostu jest, wiecie, pod skórą. Wtedy ten plasterek też bardzo dobrze powoduje, że to wszystko wychodzi na zewnątrz, więc wszystko w tym plasterku po prostu pozostaje. Chyba jeden z najlepszych tego typu produktów azjatyckich, z którymi się w ogóle spotkałam, najbardziej popularny na świecie i też bardzo tani, więc warto po prostu w zapasie koniecznie muszę mieć te plasterki, muszę je mieć, także ja zawsze mam jedno opakowanie. To jeszcze mam do twarzy, bo tu jeszcze mam kilka kosmetyków do twarzy, a potem to już będą takie kosmetyki, jak nazywam random, czyli takie, które są nam potrzebne, po prostu każdy ich używa. Jeśli chodzi o kosmetyki do twarzy, demakijaż, kocham to, po prostu kocham ten produkt, to jest Weleda, to jest tonik 2 w 1, tak się nazywa on w Polsce, nawet tutaj nie będę próbowała powtórzyć jego nazwy po niemiecku, bo nie dam rady, ale uwielbiam ten tonik i jest to tak ciekawa formuła i tak dobry produkt do demakijażu i w sumie tak delikatny i tak lubię jego odświeżające działanie na skórze. On ma takie działanie, jakby był trochę chłodzący. Macie takie wrażenie, jakbyście się posmarowały miętą? Może to złe określenie, ale daje on działanie właśnie takie wrażenie chłodu na skórze. I nawet, słuchajcie, chyba teraz jak skończę nagrywać film, to pójdę sobie po prostu do Hebego kupić, bo no tak go lubię, że no musi być na mojej półce. Ja mam milion produktów do makijażu, milion toników, żeli, mleczek, pianek, wszystkiego, co byście chciały, kremów oczyszczających, ale ja po prostu muszę mieć ten tonik. Używam go zawsze, już jak skończę mój dwuetapowy demakijaż, to oczyszczam sobie skórę delikatnie jeszcze tym tonikiem, bo on ma trochę działanie oczyszczające, ma silne działanie pielęgnacyjne, lekko ściągające skórę, ale też takie przeciwzapalne, przeciw właśnie tworzeniu się wyprysków, ale też tak pięknie ją w jakiś tam sposób też doczyszcza. Mi się to bardzo w tym toniku podoba. To jest emulsja oczyszczająca 2 w 1 dla skóry normalnej, mieszanej, ma działanie głęboko oczyszczające. Dzięki zawartości oliwy z oliwek ma właściwości myjące i tonizujące skórę w jednym kroku. Także miałam rację, że on trochę oczyszcza skórę, ale też doskonale tonizuje. Także może być stosowany jako tonik albo produkt do doczyszczania skóry. Nie do oczyszczania, ale do doczyszczania. Świeża, cytrusowa nuta zapachowa olejków eterycznych, odżywia skórę i pobudza zmysły. Produkt odpowiedni do zmywania makijażu. No z tym bym się do końca nie zgodziła. Moim zdaniem jest to produkt do doczyszczania, do jakby usuwania pozostałości z tego, co oczyściłyście już innymi produktami. Nie zawiera oczywiście syntetycznych konserwantów, składników zapachowych ani barwników. I tu nie można go stosować w okolicy oka. Rzeczywiście ja stosuję go tylko na twarz, a w składzie jest oliwa z oliwek, olejek cytrynowy, oczar wirliński. Uwielbiam jego zapach. Może coś jeszcze poczuję, kiedy tutaj sobie niuchnę, co lubię robić, jak wiecie. Uwielbiam ten zapach. Po prostu, naprawdę, ten tonik po prostu muszę mieć, także zaraz po filmie lecę po niego. Kolejny tonik. Jakbyście nie mogły zgadnąć, to będzie tonik mleczny AHA 8% z biochemią urody. I tu znowu, mimo tego, że mam mnóstwo toników o właściwościach właśnie złuszczających, z kwasami, przeróżnych, mam kilka rodzajów, których zużywam w tym momencie, to zawsze muszę mieć tonik mleczny AHA 8%. Tak bardzo go lubię i on tak intensywnie dla mnie działa. I tutaj dużo mam też zapytań ostatnio, czy można stosować kwasy w okresie lata i wiosny, na przykład teraz, kiedy jest takie piękne słońce. Można to robić, ale trzeba być bardzo ostrożnym i bardzo rozważnym i zawsze mieć na twarzy filtr 50. Natomiast jeżeli, tak jak ja, pracujecie przed ekranem komputera, dużo jakby patrzycie w to niebieskie światło, to jeszcze powinnyście w ciągu roku stosować właśnie filtr przeciwko takiemu światłu, także muszą być tutaj specjalne filtry. Ale zdecydowanie przemywanie skóry takim tonikiem, przypuśćmy 2 razy w tygodniu przy skórze normalnej, 3 razy w tygodniu do 4 przy skórze na przykład tłustej, żeby pozbyć się zanieczyszczeń, żeby ją delikatnie wygładzić w okresie lata. Jeżeli dbacie, naprawdę dbacie o to, żeby filtr był na twarzy i używacie filtrów, to uważam, że nic się Wam nie stanie, ale naprawdę no, trzeba tutaj być ostrożnym i trzeba zawsze o tym pamiętać. Ja kwasy stosuję jak taką metodę właśnie, szczególnie właśnie na spłycanie porów, na wyrównywanie struktury skóry, no to żeby ona była bardziej gładka, jednolita. Nie chodzi mi o to, żeby po prostu złuszczyć skórę do nie wiadomo jakiego, wiecie, momentu. Doczyszczam sobie też pozostałości, na przykład sebum, żeby nie tworzyły mi się wypryski, także ja po prostu regularnie stosuję kwasy, żeby tą skórę no, doskonale oczyszczać i wygładzać. I żeby robić to regularnie i nie mam żadnego efektu zgłuszczania już na skórze, tylko po prostu moja skóra jest czysta i naprawdę wtedy bardzo ładnie wygląda. Chyba ostatni produkt do twarzy, jeżeli chodzi o pielęgnację, to będzie taki bardzo wyjątkowy produkt z Pyeongkangyul, no, który też jest
niezwykły. Po prostu dlatego muszę go mieć, dlatego że on jest niezwykły i daje niezwykłe wykończenie na skórze. Niesamowicie dobrze też skóra jest nawilżona i pięknie lśniąca, dlatego że to jest balancing gel. Jak pierwszy raz miałam próbkę tego produktu, to nie mogłam po prostu uwierzyć, że coś takiego istnieje. I to jest marka taka, można powiedzieć, dermatologiczna, którą stworzyła klinika w Korei właśnie, która się nazywa Pyongyang. Ponieważ on ma konsystencję i gęstość miodu, to zostawia taką lśniącą, chroniącą powłokę na skórze i to jest świetny kosmetyk dla super wrażliwej skóry. Jeżeli widzicie takie oznaki na niej, że ona się bardzo łatwo zaczerwienia, bo na przykład przypuśćmy zmieniłyście temperaturę, bo byłyście na dworzu, a wchodzicie teraz na przykład do pokoju i skóra się już Wam zaczerwienia, albo przypuśćmy się zdenerwowałyście, no w trakcie na przykład nerwów, egzaminów, czegokolwiek, skóra się Wam czerwieni, macie taką po prostu skórę wrażliwą, to jeżeli kupicie sobie w ogóle kosmetyki z tej całej linii, bo ta linia to jest ta niebieska linia właśnie obniżająca temperaturę skóry, dzięki temu ona ma bardzo dobry wpływ na pH na skórze, ma bardzo dobry wpływ na nawilżanie, ma bardzo dobry wpływ na przywracanie właśnie bariery hydrolipidowej. Zalecany do suchych, starzejących się rodzajów skóry, działa na nie odmładzająco, uspokajająco i łagodząco, a cera staje się gładsza, mocniejsza i bardziej sprężysta. Posiada wyłącznie naturalne składniki, każdy z nich ma atest higieniczny. Nie zawiera składników, które mogą podrażniać skórę, takich jak sztuczne barwniki i alkohol. Jest w niej tylko 7 składników najwyższej jakości. I tutaj głównie właśnie jest ten ekstrakt, z którego korzysta Pyongyang, ale myślę, że wypiszę go Wam na ekranie, bo ta nazwa jest po prostu zbyt straszna do powtórzenia. I co jest też bardzo ciekawe, jak w ogóle ten żel stosować, bo on może na początku sprawiać Wam problemy, bo to nie jest taki zwykły żel. To nie jest zwykły żel. Po nałożeniu należy go rozsmarowywać w ten sposób, tak jakbyście, nie należy nim pocierać ani robić kółek, tylko po prostu w jedną stronę rozcierać delikatnie, dopóki on się w skórę nie wchłonie. Bardzo ciekawie się nakłada. Weź niewielką ilość żelu w dłonie, potrzyj ręce, aby ogrzać formułę, następnie wmasuj w twarz i szyję, delikatnie wklep w skórę, aby ułatwić wchłanianie. Także myślę, że jeżeli szukacie czegoś bardzo niezwykłego i to może być kosmetyk rewelacyjny po prostu na teraz gorące dni, które mam nadzieję już nadejdą, dlatego że on, ja go zawsze nakładam na sam koniec pielęgnacji, czy jak już nałożę wszystko, co chciałam dzisiaj nałożyć, przed filtrem oczywiście, to nakładam sobie właśnie ten żel Pyongyang w takiej bardzo małej ilości. Głównie skupiam się ostatnio na partiach twarzy, gdzie po prostu tworzyły mi się już zmarszczki, czyli jest u mnie skóra pod oczami, czoło, ale też tam, gdzie czuję takie ściągnięcie skóry, bo skóra mi się szybko bardzo odwadnia, więc są to moje policzki. Praktycznie nakładam go na całą twarz, ale nie do końca. Także lubię go bardzo pod makijaż przede wszystkim. Uwielbiam ten kosmetyk. Teraz będzie już trochę szybciej, bo zostały mi kosmetyki już takie, wiecie, z pogranicza trochę pielęgnacji ciała. Jest też tutaj, z tego co widzę, jeden kosmetyk do pielęgnacji trochę twarzy i trochę nawet do makijażu. Ale tak jak mówiłam, makijażu dzisiaj nie będzie. I może zacznę od kropli do oczu, które muszę zawsze mieć. Są to japońskie krople do oczu. Akurat tutaj mam wersję, która się nazywa FX Neo. Ale powiem Wam, że ja kupuję bardzo różne rodzaje tych kropli, właśnie japońskich, do odświeżania oka. Dlatego, że są to krople, które są polecane do używania soczewkami. One doskonale nawilżają, ale za co ja je lubię, ponieważ może jestem trochę dziwna, to lubię je za to, że one mają miętowe takie odczucie w oku. To coś takiego, że jak się pierwszy raz ich używa, to wszyscy uważają, że one pieką, a one absolutnie nie pieką, one odświeżają oko. Kiedy długo siedzę przy komputerze, kiedy montuję dla Was filmy, naprawdę trwa to parę godzin, kiedy moje oczy są już zmęczone i czuję takie po prostu suche pieczenie w oku, zakrapiam sobie te krople i znowu mogę godzinę pracować dłużej, bo dają takie miętowe, świeże uczucie. Uwielbiam krople japońskie, w ogóle mam różne rodzaje, ale ostatnio używam właśnie tych. Jak jesteśmy przy oczach, to kosmetyk, po który wciąż sięgam i używam go od samego początku, kiedy on powstał, czyli to było ponad, wydaje mi się, 8 lat temu, to jest Longfor Lashes. Pytałyście mnie, jakie odżywki używam do rzęs. Teraz akurat znowu używam, bo miałam taką przerwę, że mi się trochę nie chciało używać i przez 2 miesiące w ogóle nic nie używałam. Ale to jest Longfor Lashes AA Oceanic. Możecie ją oczywiście kupić w Rossmanie, ale ja zawsze poluję na tą odżywkę albo na jakichś promocjach, albo w sklepach online, które robią na nią promocję. Ostatnio też kupiłam ją w bardzo ładnej cenie, bo ona chyba kosztowała 40 zł. Także można kupić ją o połowę taniej, bo ona znowu tania nie jest, natomiast na bardzo długo starcza i rzeczywiście daje niesamowite efekty. No miałam takie momenty piękne właśnie z nią, że miałam tak długie rzęsy, że sięgało mi prawie do brwi i praktycznie nie sięgałam tak jak teraz po rzęsy sztuczne, które znowu dzisiaj mam naklejone, dlatego że moje rzęsy cały czas się regenerują. Nie wiem, może są inne odżywki, ale ponieważ ja lubię promować markę
marki polskie, lubię kupować polskie produkty i też ta odżywka naprawdę jest świetna. Kiedy byłam na spotkaniu, kiedy ten produkt był promowany, no to powiedziano mi, że skład tej odżywki jest tak podobny do Revitala, że w zasadzie tutaj myślę, że jeżeli ktoś używa czegoś droższego, to spróbujcie, raz kupcie opakowanie tej odżywki. Być może też Wam się spodoba, tak jak mi. No tak jak mówię, ja ją używam. Wydaje mi się, że już 8 rok albo 7 jej używam. Naprawdę od samego początku. Tak jak wiecie, to jest jeden z największych hitów AA i cały czas się ona genialnie sprzedaje. Wcale się nie dziwię. Ja zawsze muszę mieć opakowanie tej odżywki w łazience. Jak jestem przy oczach, to jeszcze tylko przypomnę Wam mój kochany klej de Jeans, po który cały czas sięgam. W ogóle ten film zrobiłam też dlatego, że zobaczyłam, ile produktów ostatnio musiałam jakby kupić. I to właśnie są produkty, które dzisiaj Wam pokazuję. I jednym z nich właśnie był ten klej de Jeans, ponieważ ja go kocham. To jest mój ukochany klej de Jeans. To jest klej Tony Moly. Tu widzę, że przyniosłam sobie nie to opakowanie, które chciałam. To jest to stare opakowanie, które miałam wyrzucić. Natomiast nowe mam w pokoju. Tutaj już ten klej nadaje się całkowicie do wyrzucenia. Ale ta wersja kleju jest świetna, ponieważ ona jest błękitna, w związku z tym widać ją po prostu na pasku rzęs. Nie nakleicie sobie rzęs tam, gdzie nie chcecie. Bardzo szybko wysycha i jest naprawdę świetna, bo w ogóle nie podrażnia oczu. To jest też klej do jakby podklejania powiek, bo to jest taki koreański klej, więc wiadomo, można podkleić powieki, ja tego nie robię. Ale również on do tego jest przeznaczony, więc on musi być bardzo delikatny. Chyba teraz kupiłam klej Eylure, ale niestety no ten podoba mi się 1000 razy bardziej, więc zawsze wracam do tego. To jest mój klej numer 1. Paznokcie. Jeśli chodzi o paznokcie, to zawsze muszę mieć te dwa produkty. Na pewno je świetnie znacie, bo to jest Sedgwick, czyli taka odżywka nabłyszczająca, utwardzająca, wygładzająca paznokcie. Nakłada się ją na sam koniec, kiedy już zrobicie manicure. I to jest super, że jest tego typu produkt, który powoduje, że wasze paznokcie schną 3 razy szybciej. Macie na nich taką ładną, błyszczącą powierzchnię. Nie wyobrażam sobie życia bez tego produktu. Pamiętam, jak pierwszy raz go kupiłam. I to był moment, że w Polsce nie było prawie żadnych tego typu produktów. Były jakieś tam pojedyncze, które kupowałam. Pamiętam, że kupowało się jakieś strasznie w ogóle drogie produkty do paznokci, na przykład Malika, która kosztowała 70 zł. No i potem kupiłam to. Kupiłam na Allegro. Pierwszy raz nie było jeszcze wtedy w Superfarmie. I to był hit. To był taki strzał w dziesiątkę, że no od tamtej pory to już też minęło wiele, wiele lat. Cały czas używam Sedgwick, także kocham Sedgwick, teraz już macie dwie pojemności, podróżną i tą większą, ale zdecydowanie polecam większą, bo to podróżna bardzo szybko wysycha i w sumie to, nie wiem, no myślę, że nie opłaca się jej kupować, myślę, że bardziej opłaca się mieć tą dużą wersję. A ten drugi produkt to oczywiście jest Instinct Cuticle Remover, oczywiście z Sally Hansen, w postaci takiego żelu, super wydajny. Jeszcze kiedyś udało mi się kupić taką wersję, kupowałam też ze Stanów, która czasami była gdzieś dostępna w jakichś drogeriach, gdzie było 60 ml, tutaj jest 30, czyli połowa tego, ale on i tak na super długo starcza i jest to niezwykle łagodny płyn do skóry, który świetnie je usuwa. Jeśli chodzi o produkty do usta, mam obsesję na punkcie tego produktu. Też często go Wam pokazywałam. To jest Ginger Sugar Overnight Lip Mask, czyli maseczka, którą nakładacie na noc do ust, która ma postać takiego gęstego, białego kremu. Trochę jest jak wazelina, ale zachowuje się zupełnie inaczej. Ona tworzy taką powłoczkę, która przez całą noc jest na Waszych ustach. Ja wiem, że teraz pojawiło się Laneige już w Polsce. I ja powiem Wam, że Laneige używałam wiele lat temu, kiedy w ogóle nikt w Polsce jeszcze pewnie o nim nie słyszał, ale tą maskę na noc lubię bardziej niż tamtą. Moim zdaniem ta jest dużo gęściejsza, dużo dłużej zostaje na ustach. No i zwyczajnie jest kilka razy tańsza, więc ja bym polecała tą, ale trzeba ją zamawiać przez eBay. Ale bardzo polecam. To jest moje drugie opakowanie, dlatego że pierwsze koko zjadła. Pamiętam, że zużyłam prawie połowę i pewnego dnia przyszłam do domu i patrzę, a mój balsam do ust jest zjedzony przez psa. Także musiałam zamówić następne opakowanie i to opakowanie mam od zeszłego roku. Zobaczcie, ile zużyłam. Także jest niesamowicie też wydajny, używam jej codziennie, codziennie wieczorem, więc jest to mój produkt numer 1. I od czego jestem jeszcze uzależniona? Od tego. Nie wiem, czy Wy też tak jak ja kochacie Carmex. Ja zbieram jego wszystkie edycje limitowane, które oczywiście mi się podobają. To akurat mam takie, które kiedyś były, a już i teraz nie ma, właśnie panterkowa i ta taka czarna. Wszędzie mam Carmex. Po prostu mam Carmexu tonę. W ogóle produktów do ust mam tonę, ale Carmexu mam
mnóstwo jest wszędzie, jest w łazience, jest w torebce, jest na biurku i kilka jeszcze mam schowanych gdzieś w szafkach, bo po prostu tak bardzo lubię Carmex, ale to jest, wiecie, to jest już taki produkt, myślę, że niektórzy go lubią, niektórzy go nienawidzą, ja go uwielbiam. No i Carmex dzięki zawartości kwasu salicylowego, on po prostu bardzo ładnie usta zmiękcza, wygładza, likwiduje suche skórki, przynajmniej u mnie. Niektórzy mi piszą, że wysusza Wam usta. To jest oznaka po prostu reakcji na kwas salicylowy. Podejrzewam, że tak jest, że być może nie tolerujecie tego kwasu i dlatego to się dzieje. Także czasami jak ktoś o tym nie wie, to może mieć taki efekt, bo efekt po Carmexie to powinno być nawilżenie, wygładzenie i takie lekkie jakby spowodowanie, że usta mają ładniejszy kolor, że stają się pełniejsze, bo on w taki sposób działa. Ja go używam od lat, używam go w pracy i używam go również dla siebie. Pierwsze opakowanie ściągałam jeszcze ze Stanów i kosztowało mnie to kupę pieniędzy, naprawdę, bo przesyłka kosztowała bardzo dużo. I ostatnie w tym filmie będą produkty do włosów, bez których okazało się, że nie mogę żyć, że cały czas je zamawiam. I najpierw pokażę Wam moje ukochane produkty z marki Davines. I jest to odżywka Momo, którą znowu kończę, bo ja zawsze kupuję te małe pakowania. Po prostu je lubię, bo mam tonę kosmetyku do włosów w łazience i kupuję sobie zawsze mniejsze opakowania, żeby się tak czuć, wiecie, rozgrzeszona i kupuję wtedy te małe opakowania i to jest Momo, to jest odżywka, która jest na bazie żółtego melona, ekstraktu z żółtego melona. Tutaj w tych opakowaniach jest 75 ml. Nawilżająca odżywka do włosów suchych lub odwodnionych, czyli moich, z ekstraktem z żółtego melona, z gospodarstwa pani Simonte z Dataglio. Trapani, chyba tak to się czyta. Słuchajcie, ja trochę źle widzę, bo to są bardzo małe litereczki, ale powiem Wam tak. Jeśli chodzi o Davinesa, to są takie kosmetyki, które też w Polsce chyba nie są zbyt znane. Myślę, że nie używa ich tak dużo osób, a powinno. I za każdym razem, jak wyciągam te kosmetyki i zaczynam ich używać, to są najlepiej nawilżające, odżywcze kosmetyki, jakie w tej chwili chyba mam. Mimo tego, że bardzo też lubię właśnie John Masters Organics, o którym Wam ostatnio mówiłam, to te są intensywniejsze w działaniu, dużo intensywniejsze. Jest jeszcze Age Milk, które bardzo też lubię, tak jak wiecie, ta seria z Away. Ale do tych kosmetyków po prostu wracam notorycznie, dlatego że jak robię sobie tą odżywkę, to ona jest jak maska, a jak robię tą maskę, to już w ogóle jest całkowity odjazd. I tutaj akurat ta maseczka nazywa się Nonu. To jest maseczka do włosów również, która odbudowuje i głęboko odżywia kruchych i osłabionych. Czyli myślę, że to będzie świetna maska dla osób, które na przykład są po trwałej ondulacji, mają kręcone włosy, mają włosy zniszczone zabiegami fryzjerskimi, głównie chodzi właśnie o rozjaśnianie na przykład. Często mnie pytacie, co robię, że moje włosy są takie gładkie i błyszczące. No właśnie ja bardzo o nie dbam, zwyczajnie o nie dbam tak jak o skórę twarzy, ponieważ mam włosy, które są skłonne do szybkiego odwadniania i jeżeli moje włosy stają się odwodnione, natychmiast zaczynają się kruszyć, natychmiast tracą blask, zaczynają być szorstkie i zwyczajnie no, przestają ładnie wyglądać, więc nie dopuszczam do tego. Bardzo intensywnie właśnie dbam o to, żeby włosy były nawilżone, odżywione. Robię sobie masaż głowy, też wcieram odpowiednie produkty w skórę głowy, żeby to wszystko pobudzić. Staram się też, wiecie, witamina B i tak dalej, wiadomo. Ale tutaj, jeśli chodzi o tą maseczkę, to jest to maska z ekstraktem z pomidorów. To znowu jest podane gospodarstwo pana, który prowadzi tą plantację, z której te pomidory są pozyskiwane. To mi się strasznie też podoba w tych produktach. No i Nonu też jest fantastyczna i też ten zapach. No one tak pięknie pachną. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnych dodatkowych chemicznych zapachów, bo to jest całkowicie też naturalna marka, więc uwielbiam Davinesa. I myślę, że tutaj się już naopowiadałam o tych odżywkach. Jeżeli szukacie naprawdę genialnych produktów do włosów, genialnych odżywek przede wszystkim, bo szczerze Wam powiem, że nigdy nie miałam szamponu z tych linii. Mam zamiar cały czas sobie kupić, ale ponieważ mam tyle produktów, no to zawsze kupuję tylko te odżywki. Kolejny produkt, który uwielbiam do włosów, bez którego moja łazienka też nie istnieje, to jest produkt Yves Rocher. Brilliance Shine. Jest to ocet do włosów, który nakładacie po umyciu włosów, żeby włosy były lśniące, pachnące malinami, bo ten ocet nie pachnie octem, tylko malinami. I ja ostatnio, dzięki mojej przyjaciółce, też zmieniłam sposób stosowania tego preparatu, dlatego że przelałam sobie go do małej buteleczki z atomizerem, odrobinę, dolałam resztę wody i teraz spryskuję nim włosy i już zostawiam go na włosach. Nie spłukuję go w ogóle, bo kiedyś go spłukiwałam i to było dla mnie takie trochę kłopotliwe, a teraz go nie spłukuję. Mam nadzieję, że ta metoda jest ok, dla mnie się sprawdza świetnie.
i po prostu zawsze muszę mieć tą butelkę w łazience. Kocham ten ocet, już mam kolejną w zapasie. Przepięknie to błyszcza, pozbawia po prostu takiego włosy, takiego matowego wyglądu, takiego nieładnego i stają się one sypkie, sprężyste, także jest to niesamowicie przyjemny produkt. Przypomniało mi się, że moją ukochanym produktem do włosów była ta linia i tu niestety okazało się, że chyba ona jest wycofana i ja po prostu jestem załamana. Udało mi się jeszcze kupić jeden produkt z tej linii, bo lubiłam bardziej ten drugi, ale go nigdzie już nie ma. Niestety nie pamiętam nawet, jak on się nazywał. Używałam go przez lata, pamiętam, że kupowałam jedną butelkę za drugą, jedną za drugą, a ten po prostu miałam tylko raz. I ten nazywa się akurat Crepage de Chignon. I to jest coś takiego, to jest puder mineralny do włosów, który daje efekt uniesionych i puszystych włosów. Zaraz wam pokażę. Jeżeli słyszałyście kiedyś o Oribe, to jest bardzo podobny produkt. Spryskujecie włosy w ten sposób u nasady, bardzo niedużą ilością. Masowujecie go trochę palcami i włosy natychmiast stają się bardziej puszyste. No, u mnie to nie będzie tak widoczne, ale czujecie też to. No, takie po prostu mają więcej, jakby więcej puszystości, jakby jest ich dwa razy więcej. Takie jest uczucie. Także zrobię sobie to samo jeszcze z drugiej strony. Ja mam w ogóle bardzo śliskie włosy, które są tak, słuchajcie, śliskie, że nie mogę spinki w nie wpiąć, bo ona mi po prostu zjeżdża po włosach. Mam tak śliskie włosy, jak są nawilżone dobrze. I ten produkt zwyczajnie nadaje taką fajną strukturę, która powoduje, że włosy są takie jakby, wiecie, na drugi dzień, takie trochę niedbałe. To jest bardzo fajne właśnie przy jakichś upięciach można to stosować, albo na przykład jak chcecie, żeby włosy Wam się szybko nie przetłuszczały, bo czasami jak jest bardzo gorąco, to włosy po prostu się też troszkę tak zaczynają jakby kleić, to wtedy ten produkt też jest świetny. Dlatego, że to są produkty profesjonalne do włosów i one naprawdę są bardzo wydajne, bardzo wysokiej jakości i bardzo łatwo też się ich używa. I ponieważ troszkę mi się zaczyna już światło zmieniać w pokoju, to znaczy, że już jest dosyć późno. Tak, jest 18. To pokażę Wam teraz ostatni produkt i będzie to produkt z pogranicza makijażu i pielęgnacji skóry. Oczywiście krem BB. Super Plus Beblush Balm Original BB Anti Wrinkle Whitening. Oczywiście jest to Gold VIP BB Cream ze Skin 79. I ja bez tego kremu nie mogę się obyć. Nie mogę bez niego żyć. Mam 1000 kremów BB. Każdy jest inny, ale ten po prostu muszę mieć zawsze. Mimo tego, że on ma taki szary kolor, i może jest teraz dużo innych, lepszych kremów BB na rynku. Na pewno jest. Ja po prostu mam naprawdę wiele kremów BB, ale tak lubię to wykończenie na skórze. Tak lubię jego działanie, bo tutaj jest, z tego co pamiętam, kawior. Jest złoto w tym kremie. On daje tak przepiękne wykończenie na skórze, daje taką jakby drugą skórę, która jest lśniąca, świetlista. Natomiast po rozsmarowaniu on się przepięknie dopasowuje do skóry. I ostatnio znalazłam dla niego trochę takie zastępstwo, ale to myślę, że powiem Wam kiedy indziej. I ponieważ tutaj jest filtr też SPF 30 PA++, no to dodatkowo jeszcze mam taką średnią ochronę słoneczną. Także naprawdę bardzo go lubię. Jest to taki po prostu tak zwany antystarzeniowy krem BB. Lubię go bardzo. Lubię go bardziej niż na przykład Misze Perfect Cover. Lubię go bardziej niż tą wersję różową tego kremu, którą też mam. Mam wersję pomarańczową, też ten lubię bardziej, więc zawsze po prostu wracam do tego kremu. Nie wiem, które to jest moje opakowanie, bo też używam go od lat, od kiedy ten krem właściwie został wypuszczony na rynek, to ja go mam. Czyli myślę, że to jest 8 też lat, także zawsze mam jedno opakowanie. I pięknie nam tutaj zaświeciło słońce, świeci, widzę, za mną tutaj przepięknie się odbija na mojej szafie. Ale słuchajcie, to już koniec tego filmu, dlatego że wszystkie produkty w zasadzie dla Was już omówiłam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, dziękuję za spędzenie czasu ze mną. Mam nadzieję, że ten czas dla Was był przyjemny. Być może jadłyście jakieś pyszne ciasto w trakcie, albo piłyście jakąś pyszną kawę i ciasto. Tak mi się właśnie kojarzą święta wielkanocne, ze spacerami i z ciastem drożdżowym, nie wiem jak Wam. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, wspaniałego wypoczynku jeszcze. No i widzimy się już po świętach w kolejnym moim filmie właśnie z Rossmanem, gdzie pokażę Wam milion produktów, które warto kupić w drogerii Rossmann właśnie na tych ostatnich promocjach. Jeżeli macie ochotę, to serdecznie również zapraszam do tego następnego filmu. Do zobaczenia!